Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem Healthbox. I słuchajcie tego, jest tak pięknie na dworze, że chciałoby się po prostu wyjść i nagrać w słoneczku, ale niestety wieje dosyć ostro, dlatego nie będziemy ryzykować, ale jeszcze nie jest tak ciepło, jak być powinno. A dwa, że od poniedziałku u nas, przynajmniej w Wielkopolsce, 20 stopni. Tak mówili, a jaka będzie prawda, to zobaczymy. Co do boksa, w informacji pod filmem macie linki, wszystko inne na dole. Jeżeli chodzi o wysyłki za granicę, to na razie niestety jeszcze nic z tego nie wyjdzie. To po pierwsze. Po drugie, edycja majowa była, znaczy jest edycją czekoladową. Kod zniżkowy też macie na dole pod filmem. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, jaką wymyślili, to to, że gdy ktoś ma urodziny, możecie zamówić pudełko, ładnie Wam opakują w jakiś papier na przykład, coś takiego, i na przykład do środka mogą włożyć liścik od Was, możecie im podyktować, znaczy wysłać po prostu mailem, co tam ma być napisane, i po otwarciu osoba, która ma urodziny, otwiera i dodatkowo ma jeszcze liścik od Was. Także bardzo, bardzo, słuchajcie, bardzo fajny pomysł, moim zdaniem przynajmniej, więc przejdziemy do otwarcia. A wiadomo, że czekolady to najwspanialsze, znaczy w ogóle słodycze to najwspanialsza rzecz w życiu. Znaczy no powiedzmy, nie? I teraz tak, na pewno tu mamy karciochę i z karciochy będziemy czytać Wam ceny. I może tak zmieńmy trochę. Zmieńmy trochę to położenie. I może będziemy tak wyciągać, bo słuchajcie, coś tu widzę, że się plączemy. Więc pierwsza rzecz, to już było, ja już tego nie mam, już to zużyłam do jogurtów, moja teściowa do ciasta zużyła, tylko wtedy mieliśmy malinę liofilizowaną, a teraz mamy truskawkę liofilizowaną. I ta truskaweczka, słuchajcie, kosztuje nas około, bo ceny tu mamy podane zawsze około 11 zł. Tak jak Wam mówię, do ciasta, do brownie dodaliśmy z teściową. Moja teściowa robiła jeszcze inne ciasto, także też sobie to dodała. Ja sobie to do jogurtu wrzucałam, jak robiłam płatki na przykład z granolą. Także mamy pierwszy produkt, fajnie, bo ja w ogóle powiem Wam szczerze, że ja nie zaglądałam do tego pudełka, także ja nawet nie wiem, co tam jest, także ja wyciągam tak ciemno, że tak powiem. Znowu fantastyczne opakowanie i to też już było. Tylko to było w pudełku chyba Polskie Skarby. Też macie informacje pod filmem, tam możecie sobie zajrzeć, o czym ja mówię. I tu mamy oczywiście znowu naturalny skład. Mamy owsiane, płatki zbóż, orzechy, nerkowca, ziemne, suszone owoce, daktyle, chipsy, bananowe. Wow, 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 wow. To może zrobimy tak i sobie przeczytajcie. Wiecie co, przysłoniłam trochę tą zasłonę z tyłu, bo światła za dużo wpadało i tak widziałam, że taki cień jest jakiś na kamerze, także nie wiem, mam nadzieję, że trochę chociaż będzie lepiej. Ale dobrze, jedziemy dalej. Więc co ja tu mówiłam, że mieliśmy tą granolę czekoladową, oczywiście fantastyczne, fenomenalne opakowanie, które się nadaje po prostu do wrzucenia do jogurtu, ewentualnie jest to na tyle boskie, tu sobie zobaczcie jeszcze, jak to w środku wygląda, tu mamy przecudowności same. I to można po prostu wyjadać samo z opakowania. No i oczywiście ostrości to my nigdy w życiu tu nie zdobędziemy, a jednak mamy. Dobra, więc mamy to. Może zaraz byśmy to zjedli, co? No nie wiem, zobaczymy. Dalej, następna rzecz, którą, słuchajcie, też już miałam i ona była w pudełku Polskie Skarby. To jest krem warszawski śniadaniowy, który kosztuje nas około 11 zł. I to jest po prostu masło takie, które można na kanapki dawać. I to jest orzechowo-kakaowe. I uwierzcie mi, że to jest taki zdrowy, zdrowy, zupełnie zamiennik Nutelli. O, może coś w ten sposób. Także prosimy. No dziękujemy bardzo. Krem warszawski. I on już był i ja też już go nie mam, bo też już go zjadłam. Także tyle. Po prostu chodzi o to, że te produkty się nie powtarzają. To znaczy, ten jakby się powtórzył, tylko że wtedy mieliśmy malinę, teraz mamy truskawkę, ale produkt był pyszny, więc na przykład ja jestem z niego bardzo zadowolona. Bo to jest fajne, bo to wkładacie w usta, no bo gdzie indziej macie sobie to włożyć i po prostu to się rozpuszcza, normalnie rozpuszcza się, takie fantastyczne, to jest bardzo dobre to jest. Teraz następna rzecz, którą tutaj mamy ciastka jaglane, na które mam ochotę, ale
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ciasteczka jaglane wyglądają w sposób następujący, a ja już Wam szukam ceny. I ciasteczka jaglane kosztują około 5,50. No jak ze zdrowszym składem, wcale tak mało ich nie jest, zobaczcie. No wiadomo, że za tę cenę można by było w innych ciastek kupić całą reklamówkę, ale ze zdrowym składem dlaczego nie? Także może byśmy je tak zjedli? No nie wiem. Tak odkładam wszystko i w końcu nie wiem, co bym zjadła. O, a może to bym zjadła? Co to mamy? Musli bar, kokoreusz, irenki. Co to mamy? Baton irenki. Mocno kokosowy baton musli w 100% na bazie płatków zbożowych. Cena około 2,50. Ale ty fajny jesteś, koleżko. To może ciebie zjemy? Chyba ciebie zjemy, tak mi się coś wydaje. A można ciebie tu wyjąć, żeby ciebie pokazać lepiej? Można ciebie wyjąć, więc już się wyciągamy. Uuu, kolego kochany. Ty chyba za długo to ty tu nie pożyjesz, ci powiem. Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. I ostatnia rzecz, jaką mamy, którą też bym zjadła. No ja nie wiem, co ja mam w końcu zjeść. W ogóle tak mi się przeogromnie, ja już to mówiłam we vlogu, tak mi się przeogromnie podoba szata graficzna. To jest czekolada kokosowa, słuchajcie, której koszt jest około 10 zł, tak? Tak. I zobaczcie, jak ona zmaniunia, bo tu mamy dłoń i to nie jest zwykła tabliczka czekolady, tylko ona jest mniejsza. Ale szata graficzna po prostu tej czekolady przebija wszystko. I jak gdzieś u nas w sklepie, słuchajcie, widziałam produkty tego, tej firmy i nie wiem gdzie, ale na 100% gdzieś u nas to widziałam, słuchajcie. Także ja się na to jeszcze rzucę. Tu mamy 50 gram tej czekolady, ale naprawdę szata graficzna jest boska. Czekolada kokosowa, nie wiem, czy powiedziałam. Jeny, no tak mi się podoba to, że to sobie nie wyobrażacie. Dobra, i to mamy wszystkie produkty, które były w majowym boksie czekoladowym. Czy jestem zadowolona? Tak. To zaraz pójdzie w ruch, bo takie słodkości na chlebek w formie Nutelli, które naprawdę przypominają Nutellę, słuchajcie, i są dużo, dużo o lepszym składzie, to jest naprawdę bajka. To też zaraz będzie szło w ruch do jogurtów, no a tutaj po prostu trzeba by było zrobić teraz maszynę losującą i coś zjeść. Więc albo czekoladę, albo batonika, albo ciasteczka. Te ciasteczka to mi się, wiecie co, tak fajnie by mi się je zjadło rano do kawy. No, chciał, nie chciał, musiał. Ewentualnie może to byśmy sobie podskubali. Dobra, zobaczymy. Ja jestem bardzo zadowolona, także ja zaraz idę konsumować, aby tutaj nie przedłużać i żeby dłużej nie patrzeć na te produkty. Dajcie znać, kto z Was też miał boksa czekoladowego. Czy już skąsiliście coś, spróbowaliście, czy wszystko jest dobre, czy Wam pasuje, czy Wam nie pasuje. I pamiętajcie o tym boksie urodzinowym, że możecie na przykład, jeżeli ktoś ma urodziny, możecie zamówić. Mówię Wam, opakują Wam pięknie, ładnie i dodatkowo wsadzą Wam karteczkę z życzeniami, czy jakimś wierszykiem, który chcecie przekazać bliskiej osobie. Także moim zdaniem bomba. Nie, naprawdę, tak poważnie, szczerze, całkiem szczerze, bardzo fajny pomysł. Także dobra, my się z Wami żegnamy. Ja i boks, a słodycze zaraz będą spałaszowane. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.